Na powitanie wakacji krwiodawcy z Bestwiny i Czechowic-Dziedzic zorganizowali rolkowisko, czyli biegi i zabawy rekreacyjno-sprawnościowe na rolkach. Impreza odbyła się na terenie lotniska w Kaniowie, na którym nie brakuje idealnie płaskiej nawierzchni do jazdy na łyżworolkach. Znaczy pomysł zorganizowania imprezy wziął się stąd, że widzę, że dosyć dużo dzieci, młodzieży jeździ na rolkach. Ja sam jeżdżę na rolkach. Swego czasu takie początki były na terenach rekreacyjnych w Kaniowie. A ze względu na to, że jest tutaj kapitalne miejsce, bo jest świetny asfalt, cisza, spokój, nie trzeba gdzie przed samochodami się chować, samoloty nam nie przeszkadzają. Więc powstał pomysł, aby zrobić to w takim miejscu. Zresztą na terenach rekreacyjnych ten plac jest mały, tam można zaledwie jakieś tam konkurencje takie bardziej rekreacyjno-sprawnościowe organizować. Natomiast jeżeli chodzi o biegi, to już trzeba troszeczkę więcej tego tego asfaltu o dłuższym, gdzie te dłuższe dystanse, gdzie można było rozgrywać. Lejący się z nieba żar skutecznie zniechęcił wielu miłośników rolek, którzy brali udział w minionych edycjach imprezy. Niemniej jednak na starcie zawodów zgłosiło się kilkunastu łyżworolkarzy. W tym roku akurat na frekwencję widzę, że pogoda ma wpływ, chyba woda bardziej kusiła ewentualnych potencjalnych uczestników. Jechałem tutaj z Kaniowa, więc przez Kaniów w okolicach ośrodka sportu wodnej rekreacji nie można w ogóle przejechać. Tyle samochodów tam jest. Ja jeszcze tyle nie widziałem tam samochodów, ale myślę, że ci, którzy tutaj przyjechali, to nie będą żałować. W zawodach brali udział zarówno młodzi, jak i doświadczeni łyżworolkarze. Trasę biegu głównego na dystansie 2 km najszybciej pokonał Marcin Matl z Czechowic-Dziedzic. Marcin, powiedz mi, co było dzisiaj najcięższe? Chyba ta pogoda? Pogoda, tak, owszem. A najcięższy to był wjazd pod górkę tutaj na lotnisko. Musiałem go jeszcze dwukrotnie pokonać, bo jadąc tutaj na wyścig, to także na rolkach i także pod górkę, i to było najcięższe. Jak długo jeździsz na rolkach? Tak rekreacyjnie to można powiedzieć od gimnazjum w sumie. Z 8 lat gdzieś będzie, ale ja bardziej jeżdżę tak na streetie, skatepark i tak dalej. Założyłem dodatkowe kółka, tak to jeżdżę standardowo po dwa w rolkach. Mówię, przejadę się. Spodziewałem się, że będzie troszkę więcej osób, ale w sumie przez pogodę. Troszkę za duszno było, większość nad wodę wyszła. Wolałem rolki.